strony Sylwia z Damy Gier. Jesteśmy na Pyrkonie w Poznaniu i zaraz Wam pokażemy, jak wygląda strefa gier planszowych. Porozmawiamy z wystawcami, może zaprezentują nam jakieś nowości. Zobaczymy, co się dzieje ciekawego. Jestem bliżej, bo ponoć mnie nie będzie słychać. Tak jest. Jesteśmy na stoisku Portal Games i tutaj dzisiaj prezentujemy Rayquaza. To jest gra, na którą bardzo, bardzo też czekam. To jest gra Uwe Rosenberga, czyli tego pana, co zrobił Agricole. Tak wielką, jest. Wielką, ciężką grę. Ale ona nie jest taka ciężka. Ona jest dość łatwa, prosta, jest fajnym gatewayem dla osób, które chcą poznać świat. Poza tym tutaj, jak pokażesz, mamy LA Crimesy, mamy Opowieści Niesamowite, czyli nowy dodatek do Robinsona. Tak, to nowość jest właśnie. Tak, takiego horroru. Tak. Mamy dodatki do EOS End, który w ogóle są bardzo ładnie nam się przyjął, polecam. Mm-hmm. Dla fanów Diablo. Tak naprawdę. No i tyle, tak? Tak, zobaczymy, jak tutaj, to możemy zobaczyć, jak wyglądają te piękne znaczniki. O, proszę. Tutaj mamy, to jest chyba kalafior, nie? Kalafior. To jest ponoć taki... marchewka. Tak, ich nie mamy znaczników. Nie, to jest kalafior. To będzie sałata, to jest kalafior. Kalafior jest biały. A ja mam problem z warzywami. Okej, okay, przejdziemy, zobaczę, tylko nagramy jeszcze tutaj, co się dzieje. O, tu mamy rozstawioną planszę. I piękne logo pięknej gry. Okej, znajdujemy się na stoisku Fox Games, jest z nami Ania. Janiu, powiedz nam teraz, co macie ciekawego. Mamy dzisiaj przede wszystkim wielką pętlę, czyli premierę Pyrkonu. Oficjalna premiera 8 maja, ale staraliśmy się specjalnie prosto z Polski, żeby przyjechała tutaj. Tak, żebyście mogli zobaczyć już premierowo. Tak jest, ja tutaj pokażę, jest mamy dużo. Promki. O! A dodatkowo promocji. Mm-hmm. Są piękne torby. Super, te torby są ekstra. Tutaj widzę, że jest Sagrada na stołach. Pokażemy. Tak. Jest Rift. A coś o Riffie? Kiedy Riff wejdzie do sprzedaży? Riff będzie w sierpniu. W sierpniu dopiero. Mm-hmm. Ale już pokazujemy. Dobrze. 8 maja będzie także miało premierę Owa kolejowa szlaki i cała seria Kingdom Come. Tak jest. Mamy też komiksy paragrafowe w dobrych cenach. Seria Escape Roomów, o których Wam też opowiadałam. No i Kroniki Zbrodni, jeszcze jest dodatek. Tak, z tych nowych. Nowy dodatek mamy też już ograny. Proszę bardzo. Okej. I jest Wodny Szlak. To jest niedawna premiera. Halo, dzień dobry! A tak wygląda wielka pętla. Znajdujemy się teraz na stoisku Trefl Joker Line i tutaj Dorota nam opowie, jakie mamy nowości. Tutaj widzę, Boss Monster jest na stole. Tak, w pierwszym stoliku znajduje się najnowsza część Boss Monstera. Jest to powstanie mini bossów. Jak widać, gracze są zaciekawieni nową częścią. Dzisiaj mamy turniej specjalnie w tą grę, więc zapraszamy dla wszystkich chętnych. Kolejną nowością jest kieszonkowe kasyno. Super gra, która uczy strategii, myślenia i bardzo można przy niej wesoło spędzić czas, więc też polecamy. Mhm. Owce na manowce to chyba znają wszyscy. Tak, to jest gra, która jest właściwie dla małych dzieci nawet. Ale dorośli też, wiemy, że mogą zagrać, że dużo frajdy. Tak. Fajnie się przy niej bawi i ogólnie jest ciekawe, ilustracje przyciągają wzrok, więc tak. Tak jest. No i tutaj mamy... Tak, to jest najważniejsze.
najważniejsza nasza nowość, dodatek do wirusa, który sprawia, że pojawiają się nowi bohaterowie, nowe zmutowane wirusy. Są też specjalne karty akcji, dzięki którym możemy, prawda, nowe akcje wykonywać, są szczepionki. No i najważniejszy nowy organ wieniczny, którego nie można zarazić żadnym wirusem, więc no, na pewno będzie szczególnie przez graczów pożądany. Polecamy wirusa jako dodatek, bo naprawdę bardzo fajnie się sprawdza i myślę, że każdy będzie się przy nim dobrze bawił. Teraz znajdujemy się na stoisku naszej księgarni, jest z nami Jarek. Jarek nam opowie, co tutaj się dzieje. Mamy tak, kilka nowości. Mamy dwuosobowe kruki, czyli kontynuacja serii Sen. Tak. Tam mamy magazyniera. Idziemy zobaczyć magazyniera. Ja już grałam. Polecam, jest świetną, świetną grą. Dwie, cztery osoby. Tak. Takich ładnych, dużych kart budujemy nasze magazyny. Tak. Staramy się, żeby w naszych magazynach nie było mysz. Mhm. Czyli zakrywamy, karty kładziemy jedne na drugiej. I zdobywamy punkty za odpowiedni zestawy, sposób, za towary, które mamy w magazynach. Tak jest. Mała, fajna gierka, bardzo szybka i sporo kombinowania. Tak jest. Tam mamy jeszcze głębie. Tak. Mamy głębie. Głębia, czyli gra wydana wiele lat temu jako palunka. Mhm. Bardzo ceniona przez graczy, dwuosobówka. Jak ktoś lubi gejsze, to na pewno polubi też to, bo w porównaniu do gejsz tutaj jest więcej negatywnej interakcji, do sobie tych podmiotów. Tak, ja tu też grałam, też bardzo polecam. No i Sen jeszcze jest oczywiście, to już wszyscy znają Sen. Sztandarowy produkt. Tu mamy niezłe ciacho. Niezłe ciacho, też nowość. Przepyszna, pięknie ilustrowana gra. Pokażemy z tej strony karty. To już też na pewno widzieliście. Nas. Są pączki. Tak, i staramy się skompletować jak najbardziej punktowany zestaw ciasta. Tak jest. Tak się prezentuje całe stoisko. To jest jedno z najładniejszych stoisk na Perfonie. Piękne. Azula Witraże Sintry, zagracie. Tak. Inna nasza w sumie premiera Pyrkonu, czyli gra Fuji, kooperacja. Właśnie rozgrywka trwa, jak widzimy, sytuacja jest dosyć niebezpieczna dla gracza czarnego. Praktycznie no... Paląca, dokładnie. I następnie rozgrywki i konkurs graficzny w Patchwork Daddy. Zapraszamy. Znajdujemy się na stoisku firmy Cube, jest z nami Magda i Magda opowie nam, co się tutaj dzieje, co mamy ciekawego, co możemy tu zobaczyć. Dzieje się tutaj bardzo dużo. Przede wszystkim mamy pokazy, całą wielką strefę Helium, czyli nasze własne planetarium, gdzie budujemy galaktyki z ciał niebieskich. Tak. Chciała się pokazać wyobraźnią przestrzenną, ale również zdolnościami manualnymi, wyczuwaniem różnych struktur. Poza tym pokazujemy nowości, też to wypowiedzi wydawnicza na rok 2019. Jest stolik, gdzie można sobie zagrać prototypową wersję nadchodzącego Centrum Nowy Świat, zamykającego trylogię. Jest tablota, gdzie można obejrzeć, jak będą wyglądały kolejne gry przez nas wydawane w nadchodzącym roku. Tak. Tak. We współpracy z producentem postek Q-Workshop przygotowaliśmy wersję XXL pluszowych opowieści. Można się przebrać, porzucać kostkami, super! A na dodatek zrobić coś dobrego, bo wszystko to w ramach akcji charytatywnej. Zbieramy, przygotowujemy wsparcie dla pogotowia adopcyjnego w Poznaniu pod dobrym aniołem. Super pomysł. Bardzo się chwali. Widzę, jest zainteresowanie. Tak jest. Grają. I też efekt wizualny jest fajny. Kostki Q-Workshop w dużym wydaniu. Witam tutaj. Zapraszam Was do gry Jeszybanki, która w polskim wydaniu będzie nazywa się Jungle Boogie. Że pomimo tego, że widzimy małpki, gramy w czymś mniejszym, czymś co znajduje się na małpkach, to będą pchełki.
w ten sposób są zaprezentowane w grze. Mamy królową oraz robotnicę, małą pchełkę. Celem rozgrywki jest stworzenie kolonii, czyli co najmniej trzech małych pchełek na albo trzech gorylach, które występują cztery goryle, albo na czterech takich samych innych małpkach, czyli przypuśćmy na czterech tych z czarnym tłem, albo na pięciu różnych. To są wszystkie typy małpki, które występują w grze. Rozgrywkę rozpoczynamy od tego, że ustawiamy królową dwie robotnice. I następnie na początku swojej tury dokładamy małpki w zależności od tego, ile mamy na niej królowych, a następnie wykonujemy jeden z ruchów. Albo skaszemy na sąsiadujący pionek, sąsiadującą małpkę jednym pionkiem królową lub robotnicą, albo gilgoszemy małpkę. Pogilgotana małpka porusza się tak jak wieża w szachach, czyli po linii prostej. Może się poruszyć w wolnym kierunku o dowolną ilość pól. Zatrzymać się na przykład tutaj, ale jeżeli uderzymy w inną małpkę, to możemy przeskoczyć dowolną ilością. Tak, czyli zarażamy pułami naszych pionków, dokładnie. Tak. Co dzieje się, kiedy na pchełce, znaczy na małpce jest pół innego gracza? Jeżeli w nią uderzymy i przeskoczymy z taką samą siłą, to obie armie pchełek są usuwane. Jeżeli przeskoczymy z większą siłą, usuwamy wszystko przeciwnika, a sami przejmujemy w pełni kontrolę nad daną małpką. To, co charakteryzuje ten tytuł, to zerowa losowość, bo od samego początku rozgrywki wszystkie informacje są już podane. Olbrzymia regrywalność, bo mamy okazję zagrać do 50 partii w tym tytuł. Każda partia miała mocno inny przylep. Dodatkowo gra ma też swoją drugą stronę, gdzie każda z małpek ma jakąś dodatkową umiejętność, więc korzystając z niej możemy na przykład przeskoczyć nad jedną małpą. Możemy szybciej przywołać królową, możemy odepchnąć gorylem jedną z małpek, możemy szybciej namnażać się na tej małpce lub możemy większą ilością piątków przeskakiwać bezpośrednio. Także dodaje to dodatkowy aspekt. No i też oczywiście możemy się zdecydować, że nie gramy na wszystkie specjalne umiejętności, tylko wybieramy sobie Ten które wariant, nam pasują. I na końcu mamy jeszcze Imperatora. O. Imperator jest wiekową małpką, która posiadła już umiejętności wszystkich małpek, z tym, że aby z nich korzystać, musi się z nimi stykać. Czyli w tym przypadku owa małpka korzysta z obu umiejętności małpek, z którymi się styka, ale to już ten taki poziom troszkę wyższy. Tak, i no, wszelkie osoby, które z którymi miałem okazję grać na telefonie, mówią to samo, że gra jest niesamowicie niepozorna, bo ona nie wygląda na bardzo skomplikowany tytuł, Ale na tak nie jest. Ale jak się usiądzie, to się kombinować, to faktycznie trzeba się skupić, pomyśleć. To, co Wam pokazałam, to naprawdę drobny urywek hali wystawców gier bez prądu. Pyrkon jest przepięknym festiwalem fantastyki, który skupia w sobie o wiele więcej atrakcji. Jeżeli chcecie zobaczyć, co działo się na strefie gier elektronicznych, zajrzyjcie koniecznie na zaprzyjaźniony kanał chip.pl, a jeżeli macie ochotę zobaczyć kompleksową relację z całego wydarzenia, nie zapomnijcie odwiedzić kanału Nerd Hub, gdzie mój kolega Krzysiek, przez wiele lat współtworzący Pyrkon, zaprezentuje Wam jeszcze więcej jego uroków. Dzięki, cześć! I do zobaczenia, mam nadzieję, za rok.